Król Kazimierz Wielki zmarł, nie pozostawiwszy następcy. Tron Polski objął Ludwik Węgierski. Miał on 3 córki, z których najmłodsza miała na imię Jadwiga. Kiedy Jadwiga miała 5 lat, zdecydowano, że w przyszłości poślubi o 3 lata starszego Wilhelma Habsburga, księcia austriackiego. Wilhelm i Jadwiga podobno bardzo się polubili. Jednak ich losy potoczyły się inaczej niż zaplanowali ojcowie. Król Ludwik nie miał synów, którzy mogliby dziedziczyć po nim trony na Węgrzech i w Polsce. Aby tron Polski mogła objąć jedna z jego córek, król wydał przywilej nazwany od miejscowości jego wystawienia Koszyckim, w którym zmniejszył podatki dla szlachty polskiej. Dzięki temu uzyskał zgodę szlachty na to, aby królem Polski została córka Ludwika. Zdecydowano, że tron obejmie Jadwiga. W 1384 roku, mając 11 lat, została ona koronowana na króla Polski. Stanęła w świetle wielkiej polityki. Na męża dla młodej królowej wybrano litewskiego księcia Władysława Jagiełłę. Jadwiga była przerażona. Książę z odległego, pogańskiego, nieznanego jej kraju, jakim była dla niej Litwa, mógł być przecież potworem. Legenda mówi, że Jadwiga wysłała zaufanego rycerza, Zawiszę Czerwonego z Oleśnicy, aby przyjrzał się litewskiemu księciu. Jagiełło, chcąc ułatwić zadanie rycerzowi, zaprosił go do łaźni, aby ten mógł mu się lepiej przyjrzeć. Zawisza wypełnił misję i powrócił z dobrymi nowinami. Książę nie przypominał niedźwiedzia, jak niektórzy opowiadali. Posłaniec donosił, że był przystojnym mężczyzną, a jego obyczaje były poważne i godne księcia. 15 lutego 1386 roku odbył się ślub królowej Jadwigi i księcia Władysława. Kilka dni później książę został koronowany na króla Polski. Chociaż królowa nigdy wcześniej nie odwiedziła naszych ziem, Polska nie była dla niej zupełnie obcym krajem. Jako prawnuczka króla Władysława Łokietka na pewno nieraz słyszała o kraju swojego dziadka. Królowa Jadwiga przed przybyciem do Polski nie znała języka polskiego. Szybko jednak nadrobiła braki. Jadwiga poświęciła swoje życie na rozwijanie państwa polskiego wspólnie z królem Jagiełłą, a do historii przeszła jako władczyni, szczególnie wspierająca rozwój kultury i nauki. W razie potrzeby potrafiła zarówno wstawić się u króla za pokrzywdzonymi kmieciami, jak i poprowadzić wyprawę wojenną. Poddani bardzo ją lubili, a jej życie obrosło w liczne legendy.